Uwaga, niniejszy tekst może urazić Twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucia, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują Ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do pociągu pospiesznego do Koluszek. I przybył Pan na górę Synaj i tak rzekł do ludu. A kto złote cielce odlewać będzie i pogańskiej religii się będzie oddawać, temu ręce uschną. I czekał na aplauz zgromadzonej tłuszczy i na brawa przeogromne. I się nie doczekał. Wielce niezadowolony karę postanowił umniejszyć o połowę i rzekł: A kto złote cielce odlewać będzie i pogańskiej religii się będzie oddawać, temu ręka uschnie. I poklask się odezwał. Ale słaby taki. Połowiczny jakby. I znów Pan był niezadowolony. I bardzo się zdenerwował, że znów musi karę zmniejszać. I rzekł, a kto złote cielce odlewać będzie i pogańskiej religii się będzie oddawać, temu kaktusy uschną. I zerwała się burza oklasków, standing ovation i aplauz ogromny. I zadowolony Pan zszedł z góry Synaj. I tylko w dalekim Meksyku ludzie złorzeczyli, bo usły im wszystkie kaktusy. I niedosłyszący na całym świecie, bo też im uschły.